W ramach jesiennych spotkań ze sztuką w Zamku Książ podziwiać można było drzewka bonsai, czyli reprezentację sztuki z Dalekiego Wschodu. Organizatorzy nie przez przypadek po raz kolejny wybrali Książ jako miejsce do ekspozycji tych niezwykłych roślin. W zabytkowych wnętrzach prezentują się one bardzo efektownie, a poza tym na co dzień oglądać je można w palmiarni, która jest również związana z Książem. Tam jest większość eksponatów do zobaczenia przez cały rok, natomiast na naszej wystawie są też twórcy z kraju, którzy przywieźli swoje prace. Na wystawie jest także kilka bezcennych drzewek, które sprowadzono z Japonii. Niektóre z nich mają już ponad 100 lat. Organizatorzy wystawy chcą przede wszystkim zachęcić mieszkańców Wałbrzycha i turystów do zainteresowania się tą sztuką. Swoją przygodę z bonsai można zacząć już od jednego małego drzewka. Najlepiej kupić na początek jakąś małą sosenkę czy małego klona, z którym tak naprawdę nie będzie większych kłopotów, jeżeli zachowamy podstawowe zasady pielęgnacji. Drzewa się pięknie charakteryzują się tym, że one są z naszego klimatu, więc nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o zimowanie i o utrzymywanie tych roślin przy życiu. Także myślę, że takie roślinki jak najbardziej bym polecał do pierwszych kroków w sztuce bonsai. Obecnie wiele łatwiej jest rozpocząć przygodę z bonsai, ponieważ na rynku jest wiele książek na ten temat i coraz więcej osób ma fachową wiedzę na temat hodowli i chętnie się nią dzieli. Na początku mojej kariery przygody z bonsai był kłopot w tym względzie, ponieważ nie było żadnych materiałów. To było już ponad 25 lat temu. Natomiast w tej chwili już na szczęście mamy kilka osób w Polsce, którzy są, że tak powiem, w stanie pomóc. W Wałbrzychu akurat można takie spotkanie odbyć w wałbrzyskiej palmiarni. Będą tam organizowane cykliczne spotkania. I tam w podstawowym zakresie można uzyskać informacje o pielęgnacji, o zasadach, o technikach, które trzeba stosować, żeby osiągnąć fajne efekty w sztuce bonsai. Aby stworzyć piękne dzieła ze zwykłych drzewek, należy zdobyć podstawową wiedzę na temat pielęgnacji i technik formowania. Przede wszystkim trzeba wykazać się niezwykłą cierpliwością, ponieważ efekty prac nie są widoczne od razu. Młodzi twórcy są zbyt niecierpliwi, więc chcą uzyskać bardzo szybko efekty. Sztuka bonsai jest sztuką cierpliwości poniekąd i dlatego musimy tutaj, że tak powiem, trzymać się pewnych zasad, reguł. Tutaj się nic nie dzieje z dnia na dzień, więc musimy tutaj pamiętać o tym, że trzymanie się zasad i prawideł przynosi najwłaściwsze efekty. Niektóre przyjdą później, niektóre przyjdą szybciej, natomiast to jest podstawowe zagadnienie właśnie, ten czas i ta dyscyplina i taka, że tak powiem, lojalność wobec rośliny, bo tak naprawdę roślina jest najważniejsza. Nie twórca, który ją robi, tylko roślina, która ma potem odwdzięczyć się dla nas pięknym wyglądem.